Szczęście i radość z sukcesu córki przeplątają się z wątpliwościami. Jak Artur Żmijewski, 53 lat. Przetrwa to rozstanie? Rodzice zawsze wspierają mnie i moje rodzeństwo. Kibicują naszym planom, doradzają w trudnych wyborach, ale nie narzucają swoich wizji, mówi Ewa, córka Artura Żmijewskiego, która oznajmiła najbliższym trudną decyzję. Rodzina aktora jest dumna z tego, że Ewa, 26 lat, wydała w Polsce swoją pierwszą płytę. Niecierpliwie czekali na debiutancki krążek Gibę i Tatry duetu Szandy Ewa, w którym dorośli gwiazdora komponuje, gra na gitarze i śpiewa. Z Szandy, perkusistką z Karaibskiej Wyspy Curacao, poznały się w Los Angeles College of Music w Pasadenie, gdzie studiowały wokalistykę. Ewa cieszy się, że płyta wyszła w Polsce, bo teraz dużo tutaj koncertuje, zdradza osoba z rodziny. Jednak ta radosna informacja i wizyta córki w domu wiąże się z decyzją, która zmroziła jej ojca. Okazuje się, że Ewa postanowiła na stałe zostać w USA. Kupuje tam mieszkanie, rozwija się i realizuje swój plan na przyszłość. Do tego jej duet z Szandy jest coraz bardziej popularny w Kalifornii, dodaje osoba spokrewniona z artystką. Dla Żmijewskiego jest to zrozumiałe, ale trudne do zaakceptowania. Cieszył się, gdy 6 lat temu Ewa wyjeżdżała do Ameryki. Ale miał nadzieję, że wróci. Uwiodła mnie w pierwszym miesiącu swojego życia. I tak już pewnie zostanie do końca, wyznał w wywiadzie. Z ukochanym tatą miała wspólny język i chętnie się go radziła. Tak też było tym razem. W domu w Legionowie cały wieczór spędzili przy kominku. Ewa zawsze wysłucha, a ostatecznie zrobi po swojemu, ale wiem, że te rozmowy są dla niej bardzo ważne, zdradza aktor. Wierzę, że Ewa odniesie sukces, będzie szczęśliwa i odnajdzie dom w Kalifornii. Chociaż pod Warszawą jest miejsce, które zawsze na nią czeka.